Piotrze. Dziś kolejny odcinek z serii Wszystkie zawody starego. Dzisiaj stary jest wędkarz. Prawdopodobnie jest to jedyny zawód starego, który nie rokuje żadnych zarobków, bo stary wędkuje od 6 roku życia. Zawsze chodził na ryby i nadal chodzi na ryby, ale nie po ryby. Z prostej przyczyny stary nie lubi zabierać ryb. Owszem, czasami zdarza się, że jakaś ryba przyjedzie do domu dla rodziny. Dzięki temu stary bez problemu może wyrwać się na ryb. Jeżeli ktoś dzisiaj oczekuje, no, że zobaczy coś nowego, czegoś nowego się nauczy, nie tędy droga. Nie naśladujcie starego, nie uczcie się od starego. Dla starego wyjeździe na ryby wędkowanie jest najmniej istotne tak naprawdę. Chodzi o to, żeby posiedzieć nad wodą, w ciszy, ewentualnie w miłym towarzystwie, a nie żeby się wykazać jakąś wiedzą czy techniką. Wędkarstwo, moi drodzy, jest to sport. Sport dla jednych ma on sens, dla innych nie ma. Dla jednych jest kosztowny, dla innych jest mniej. Jedno jest pewne, jeżeli byśmy podliczyli wszystkie koszty zezwoleń, kart, sprzętu, zanęt, przynęt i wzięli pod uwagę ilość złowionych ryb, to na pewno jest to będą najbardziej najdroższe ryby, jakie możecie dostać. Dlatego moim zdaniem, jeżeli ktoś chce ryby, powinien jechać do sklepu i je kupić. Na pewno wędkarstwo ma bardzo duże znaczenie dla psychiki każdego. Pozwala się odizolować, pozwala przebywać na łonie natury i, krótko mówiąc, odpocząć. Czego możemy się spodziewać po dzisiejszym dniu? Na pewno możemy się spodziewać jakichś ładnych widoków. Na tyle ładnych, na ile pozwala nowa, tania kamera. Jeżeli chodzi o ryby, no tutaj rzecz dyskusyjna, czy w ogóle możemy na cokolwiek liczyć, ale na tym polega wędkarstwo, że jadąc nad wodę nigdy nie wiesz, czy coś złowisz, a jeżeli złowisz, to co takiego. Także zapraszam do spędzenia tych kilku minut razem ze mną. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.
Ja sobie zobaczę. No to dawaj. 45. No to co? Podsumowanie. Ile? 6,5 godziny. Zgodnie z przewidywaniem szału nie było. Trochę ryb połowione. 3 szczupaki. Wszystkie z powrotem do wody. Jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że udało się coś zmontować i udało się coś tą nową kamerą nagrać. No oczywiście 26 maja, temperatura poniżej 10 stopni, więc szał. Szał jak to ostatnio bywa. Jest nie do przeżycia. Zimno, jeszcze raz zimno. Ale co zrobić? Sorry, taki mamy klimat, jak to mawiają. Oczywiście prawdziwy wędkarz nie poddaje się. Jutro z kolegą Adamem spotykamy się ponownie. Ponownie będziemy walczyć. I mamy cichą nadzieję, że będzie trochę cieplej niż w dniu dzisiejszym. Cóż można dodać? Zasadniczo chyba tyle. Jak widzicie, zawód wędkarza dla starego nie niesie żadnych optymistycznych perspektyw i szans na zarobek, więc pozostanie to nadal tylko jako wielkie hobby. Póki co pozdrawiam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdro.
ładnie.